Kolonializm to według teorii polityka państw rozwiniętych gospodarczo, polegająca na utrzymywaniu w zależności politycznej i ekonomicznej krajów słabo rozwiniętych oraz wykorzystywaniu ich zasobów ludzkich i surowcowych. Zgodnie ze zachodnią tradycją kolonializm datowany jest tak od epoki wielkich odkryć geograficznych, chociaż znany był już w czasach starożytnych i właśnie od tych starożytnych czasów zaczniemy. Najstarsze państwo, o którym można powiedzieć kolonizator, to starożytna Grecja. Trzeba tutaj zaznaczyć różnicę między kolonizacją a podbój, ponieważ podboje były już wcześniej, ale to Grecy zaczęli podchodzić do terenów zajętych nie jak do własnych terytoriów, ale właśnie jak do kolonii. Kolonizacja grecka obejmowała wybrzeża Morza Śródziemnego i Morza Czarnego od 8 do 6 wieku przed naszą erą. W odróżnieniu od poprzednich ruchów migracyjnych, w których brały udział całe plemiona, podczas wielkiej kolonizacji ruch kolonizacyjny organizowany był przez małe polis, czyli miasta państwa. W Grecji dopiero powstawała państwowość i dzięki kolonizacji Grecja znacznie się wzbogaciła. Nadal nie była tak bogata jak państwa wschodnie i jednak jej pozycja materialna była znacznie lepsza niż przed okresem kolonizacji. Przejdźmy jednak do kolonializmu, który nie tylko rozwijał, ale głównie zniewalał. Starożytny Rzym to początek złego kolonializmu. W 63 roku przed naszą erą do Judei wkroczył rzymski legion pod wodzą Pompejusza. Oczywiście Judea już wcześniej podlegała różnym innym państwom, jednakże nigdy nie miała tak wielkich problemów z własną tożsamością, jak za czasów Rzymian. Zwolennicy arcykapłana Jana Hyrkana II bez walki poddali Jerozolimę. Państwo Machabeuszy przestało istnieć, a Judea znalazła się w strefie bezpośrednich wpływów Imperium Rzymskiego. Rzymianie zmienili nazwę państwa Judea na Palestyna, aby odciąć ją od tradycji żydowskiej. Region był ten niezwykle niestabilny ze względu na częste powstania żydowskie. Żydzi walczyli o niepodległość właściwie cały czas, a największe powstania miały miejsce w 4 roku naszej ery i jest ono nazywane nawet Wojną Warusa. Następne takie wydarzenia miały miejsce w 63 roku, 70, 73, 197 i w latach 351-352. Możemy mówić właśnie w tych latach o takiej nasilonej działalności bojówek żydowskich. O tym powstaniu w 73 roku warto wspomnieć, szczególnie gdyż wtedy upadła ostatnia żydowska twierdza Masada, w której samobójstwo popełniło 960 Żydów. Blisko 400 lat walk o niepodległość tylko z Rzymem. Czemu tak ważne są wydarzenia w Judei? W pierwszym i drugim wieku naszej ery, po dwóch kolejnych powstaniach żydowskich, Rzymianie zdziesiątkowali ludność żydowską i zlikwidowali niepodległe królestwo. Od tej pory przeważająca większość Żydów żyje poza Palestyną. Ludność żydowska w diasporze w wyniku rozproszenia w różnych warunkach życiowych i w różnym otoczeniu rozpadła się na kilka odrębnych grup etniczno-kulturowych, zaś do Palestyny zaczęli przybywać Arabowie i echo tamtych wydarzeń odczuwamy dziś w konflikcie żydowsko-arabskim, czy też żydowsko-palestyńskim, ponieważ mieszkający tam przed Rzymianami Żydzi twierdzą, że oni tam byli pierwsi, to jest ich ziemia, zaś Arabowie mieszkający tam po Rzymianach twierdzą, że nie byli tutaj ostatnio, więc to ich ziemia. I tak to trwa do dziś. Pierwsza kolonizacja, jaka miała miejsce, to europejska kolonizacja Ameryki. Zapoczątkowano ją w Boże Narodzenie 1492 roku, kiedy to Kolumb rozbił się na wyspie Hispaniola. Oczywiście były już wcześniej próby kolonizacji Ameryki, choćby w Nowej Fundlandii osadę założyli Wikingowie, ale my porozmawiamy o tej kolonizacji, która w pełni się rozwinęła. Omówimy kolejno Amerykę Północną, Amerykę Południową, Azję i Afrykę. Głównymi kolonizatorami Ameryki Północnej byli Brytyjczycy, Hiszpanie i Francuzi. Wyjątkowe dla kolonizacji tego obszaru jest włączenie do sił kolonizacyjnych mieszkańców tych rejonów. To znaczy Indianie i mieszkający tam kolonizatorzy z czasem się mieszali społecznie i tracili swoją świadomość narodową czy plemienną. Stąd proces kolonizacyjny przebiegał trochę mniej brutalnie.
Oczywiście dochodziło do wojen na linii Indianie-Biali Ludzie. Do połowy XVIII wieku cała Ameryka Północna została skolonizowana i podzielona przez kolonizatorów, zaś Indianie byli uważani jako suwerenny naród. Tak można ogólnie powiedzieć, a jak to wyglądało szczegółowo? Zacznijmy od Hiszpanii. Początki hiszpańskiej kolonizacji Ameryki Północnej sięgają 1492 roku, kiedy to Krzysztof Kolumb dociera do wyspy Santo Domingo. Jednak trzonem kolonii hiszpańskich stał się Meksyk, podbity ostatecznie przez Hernana Corteza w 1521 roku. Doszło wtedy do długich walk z Aztekami. Finalnie w rękach Hiszpanów znalazło się wszystko od Florydy przez Meksyk aż po północną Amerykę Południową, to jest Panama i Nikaragua. Łącznie kolonii było 14, w tym Kuba. Hiszpanie skupiali się na wydobywaniu surowców. Zwalczano też obecność innych krajów na tym terenie, głównie Wielkiej Brytanii i Francji. Zakazano też handlu pomiędzy poszczególnymi koloniami. To właśnie dzięki takiej polityce Hiszpania mogła sobie pozwolić na kosztowne wojny w Europie. Francuzi zakładali kolonie w Nowym Świecie głównie w ciągu XVII wieku, spodziewając się korzyści gospodarczych. Miały dostarczać owe kolonie cukru, skór oraz innych dóbr niedostępnych w Europie. Pierwszy kontakt Francji z ziemiami Ameryki Północnej to ekspedycja wysłana przez króla Franciszka I 20 kwietnia 1534 roku. Francja kolonii miała mało, bo 9, a te najbardziej istotne to Luizjana i Haiti oraz Karaiby. Trzeba tutaj wspomnieć o wyznawcach wudu, bo Francja miała również swoje kolonie w Afryce, o czym powiem. Wudu to nic innego jak mieszanka wierzeń etnicznych ludów Afryki i chrześcijaństwa. Francuzi przywozili czarnoskórych do Haiti i do Luizjany, stąd są to aktualnie dwa miejsca, w których owa religia rozwija się najbardziej. W sprawie Wielkiej Brytanii to mieli oni taki problem, że prowadzili wojnę z Hiszpanią. Najpierw Brytyjczycy założyli kolonię w Roanoke w Karolinie Północnej, następnie planowano ową kolonię rozszerzyć, jednakże konflikt z Hiszpanią zatrzymał Brytyjczyków w Europie. Kiedy ci powrócili do Ameryki, okazało się, że kolonia przestała istnieć, została prawdopodobnie zniszczona przez Indian. Jak ktoś jest zainteresowany, to bardzo ciekawie poruszyli ten temat twórcy serialu American Horror Story, także polecam. Te tragiczne wydarzenia zahamowały brytyjską kolonizację na blisko 20 lat. Dopiero w 1606 roku król Jakub I Stuart założył kampanię i Anglicy ponownie przystąpili do kolonizacji, tym razem z wielką energią. Efektem tych działań stał się rozwój rolnictwa, głównie upraw tytoniu. W rękach Anglików było 16 kolonii, głównie ze współczesnej północnej części Stanów Zjednoczonych. Oczywiście kolonizowały też inne państwa. Holandia przejęła m.in. Manhattan, Szwecja tereny dzisiejszej Pensylwanii, New Jersey, Dania Grenlandię i oczywiście Rosja Alaskę. Jak Ameryka, to trzeba powiedzieć o niewolnictwie, które rozwijało się od początku istnienia kolonii aż do amerykańskiej wojny o niepodległość. Transatlantycki handel niewolnikami narodził się w wyniku nawiązania pierwszych kontaktów handlowych państw europejskich z Nowym Światem. Niewolnikami w większości byli jeńcy z wojen plemiennych w Afryce. Sprzedawano ich w trzech miejscach. W Ameryce, aby tam pracowali na plantacjach i w kopalniach, w Europie, aby służyli na dworach oraz na Bliskim Wschodzie, gdzie Arabowie kupowali ich za broń i różne materiały. Rozwinięcie się transatlantyckiego handlu niewolnikami było związane przede wszystkim z niedoborem rąk do pracy na kontynencie amerykańskim. Po przybyciu pierwszych kolonizatorów do Nowego Świata rozpoczęto intensywną eksploatację nowo odkrytych terenów. Do pracy na plantacjach i w kopalniach wykorzystywano początkowo rdzennych mieszkańców Ameryki. Panowała wśród nich jednak duża śmiertelność ze względu na skrajnie trudne warunki pracy i epidemię nieznanych dotąd w Ameryce chorób zawleczonych ze Starego Świata przez Europejczyków. W tej sytuacji do Ameryki próbowano ściągnąć z Europy najemnych pracowników, głównie Irlandczyków i Słowian. Zresztą Slavs, czyli określenie Słowian po angielsku, wzięło się od słowa niewolnik, czyli slave. A obecność Irlandczyków widoczna jest poprzez choćby Halloween, które właśnie oni tam przywieźli. I to właśnie oni w zamian za przewiezienie do Nowego Świata godzili się pracować na określonych umowach, czyli byli niewolnikami przez ileś tam lat, potem stawali się wolni. Równocześnie podjęto starania mające na celu wprowadzenie upraw roślin plantacyjnych do Europy. Zarówno jedno, jak i drugie działanie nie przyniosło jednak spodziewanych rezultatów, dlatego też zdecydowano się pozyskiwać niewolników zachodniej, a później także centralnej Afryki. Jak zakończyła się kolonizacja Ameryki? Francuzi w wyniku wojny z Wielką Brytanią utracili swoje kolonie na rzecz Brytyjczyków i Hiszpanów.
Później udało się jeszcze Napoleonowi odzyskać kilka miejsc, jak na przykład Luizjanę, ale zdawał sobie sprawę, że ich po prostu nie utrzyma, więc sprzedał je Amerykanom, aby nie wpadły w ręce Brytyjczyków. Bo Stany lada moment miały powstać, zaraz o tym opowiem. Hiszpańskie imperium kolonialne w Ameryce Północnej zakończyło swój żywot na początku XIX wieku. Floryda w 1819 roku została sprzedana Stanom Zjednoczonym, po kolei uzyskują również niepodległość Meksyk, Gwatemala, Honduras, Salwador, Nikaragua i Kostaryka. Oraz powstają Zjednoczone Prowincje Ameryki Środkowej, które później rozpadają się na kilka mniejszych państw. Panama natomiast w 1821 roku staje się częścią niepodległej, tzw. Wielkiej Kolumbii, aby na początku XX wieku popaść w zależność od USA. Kubę i Porto Rico traci Hiszpania w 1898 roku w wyniku wojny z USA. Brytyjczycy zaś skończyli swój żywot w Ameryce Północnej w trakcie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, w której walczył m.in. Kazimierz Pułaski. 13 kolonii zdołało pokonać Brytyjczyków i utworzyć nowe państwo – Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o Amerykę Południową, to Hiszpanie dominowali. Podbój prowadzili przedsiębiorczy i ambitni konkwistadorzy hiszpańscy, kierujący dobrze wyposażonymi, dobrze wyszkolonymi żołnierzami. Często byli nimi po prostu przestępcy zwalniani specjalnie z więzień na dalekie i nader ryzykowne wyprawy kolonialne. Wielu rycerzy było ogarniętych zapałem religijnym i jechało do nowo odkrytej Ameryki, aby wziąć udział w nawracaniu nowych dusz na wiarę chrześcijańską. U boku konkwistatorów udawali się do Ameryki księża i zakonnicy katoliccy celem szerzenia wiary chrześcijańskiej wśród tubylców. Największą aktywność przejawiały zakony franciszkański i dominikański w Meksyku, a w okresie późnym także jezuicki w Ameryce Południowej i na wschodzie Ameryki Północnej. Wiara katolicka stanowiła dla części Indian, padających na przykład w państwie Azteków ofiarą krwawych rytuałów, swoiste wyzwolenie, więc wielu z nich z własnej woli przyjmowało chrzest. Szacuje się, że w latach 1500-1548 liczebność Ameryki Południowej zmniejszyła się od 50 do 90%. Pod koniec XIX wieku zaczęło dochodzić do rewolucji i buntów, przez co Hiszpanie musieli opuścić Amerykę Południową. W sprawie Azji to dominowała tam Rosja. Kolonizacja miała odmienny przebieg od większości ekspansji kolonialnych innych państw europejskich i polegała w znacznej mierze na bezpośrednim wcielaniu opanowanych obszarów do państwa rosyjskiego. Wyjątkiem były tu m.in. niektóre kraje kaukaskie i środkowoazjatyckie, którym przez długi okres przysługiwały pewne atrybuty państwowości. Do dziś większość tych obszarów pozostaje pod kontrolą Rosji, np. Syberia czy okolice jeziora Bajkał. Kolonizacja Afryki to tak zwany wyścig o Afrykę. W 1885 roku podjęto decyzję o rozbiorze Afryki. Cała akcja rozbioru Afryki przeprowadzona została chaotycznie, według zasady: kto szybszy i bardziej bezwzględny, ten lepszy. Największe zyski terytorialne osiągnęła Wielka Brytania. Metropolie kolonialne wszędzie w swych nowych koloniach zaprowadzały ład i porządek na modłę europejską, zupełnie nie licząc się z tradycjami, kulturą, obyczajami czy gospodarką tubylczych plemion. Kolonie zostały opuszczone przez Europejczyków, gdy wybuchła I wojna światowa, pozostawiając tubylcom państwa z utworzonymi przez siebie granicami, co doprowadziło do tego, że na przykład wewnątrz jednego nowo utworzonego państwa są dwa ludy, bądź jest państwo bez żadnego prawowitego dziedzica. Przez to, co zrobili Europejczycy w trakcie wyścigu o Afrykę, do dziś trwają wojny i to, co obserwujemy na przykład w Kongo, to jest tylko i wyłącznie wina białych ludzi. Zacofanie czarnej Afryki, głód i brak wody oraz terror, który tam się dzieje, to wina Europejczyków, którzy wprowadzili chaos i nic nie naprawili. Niezwykle smutnym tematem jest zimna wojna, bo to póki co ostatnia era kolonializmu, która nas spotkała i miejmy nadzieję, że inna już nas nie spotka. Był to czas wzmożonej aktywności dwóch mocarstw, a mam na myśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki. Wybrali oni jednak dwie różne drogi zdobywania terenów i o ile wiemy w skali ogólnej, że Związek Radziecki był zbrodniczy i ma na sumieniu wiele istnień, to Amerykanie niechętnie pokazywali, że są od Rosjan bardziej łaskawi. Oczywiście nas, Polaków, na szczęście to nie spotkało, ale dobroci Ameryki zaznało wiele państw. Jakich? Kuba,
Kongo, Chile. W Chile było zdecydowanie najgorzej. Rządził tam taki południowoamerykański Hitler, czyli Pinochet. Na Kubie nie było lepiej. Najpierw terror Batisty, później do władzy dochodzi Castro, chwilowa odwilż, a po śmierci Che również Castro zaczyna świrować i terroryzować ludność. No właśnie, bo zimna wojna, drodzy Państwo, to był konflikt między komunizmem i kapitalizmem. Z naszego punktu widzenia. Bo my wiedzieliśmy, czym są Stany Zjednoczone, a czym jest Związek Radziecki, ale w państwach trzeciego świata, w Afryce i Ameryce Południowej, Amerykanie wkroczyli jako najeźdźcy. Organizowali pucz i przejmowali dane państwo, obsadzając tam swoją władzę, aby w przyszłości nie zostało zajęte przez komunistów, a Związek Radziecki wspierał i zbroił bojówki danej narodowości w lasach. Jak to wygląda? USA rysuje się w pozycji najeźdźcy, zaś Związek Radziecki jako wspierający obywateli patriotów. Z ich punktu widzenia tak to wyglądało. I oczywiście to było złudne spojrzenie, ale w związku z tym, że reprezentowali trzeci świat, to inaczej mogli nie patrzeć na to. Stany Zjednoczone były wtedy kolonizatorem, a Związek Radziecki nie, ponieważ on nawiązywał sojusze, a nie przejmował władzę. I stąd te wszystkie walki na Kubie, w Kongo, w Boliwii, w Chile, w Gwatemali, w Wietnamie czy Kambodży. To z naszego punktu widzenia walki kapitalizmu z komunizmem, ale z ich punktu widzenia to walki patriotyzmu z kolonializmem i doceńmy ich poświęcenie.